Co jest, stary? Co się dzieje? O, kto by się tego spodziewał? Tak, tak! Czy on się najadł helu na śniadanie? Jak oni to robią? Meda trafia do bramki po raz drugi. Orion wzniósł się dzisiaj na wyżyny swoich umiejętności. Wynik nie pozostawia wątpliwości. Strikers zostali sprowadzeni do parteru. Nie wydaje mi się, żeby byli w stanie się pozbierać i wygrać w drugim meczu z Orionem. Kurczę, Meda. To było naprawdę niesamowite. Nauczyłeś swoją koszulkę latać? Tak, coś w tym stylu. Jakim cudem oni tak latają? Właśnie! Ja odlatuję przy gitarze! Ale nigdy, gdy gram w piłkę nożną. Spoko, stary. Nie stresuj się. Idziemy. Nie wiem, jak to zrobiłeś, Meda, ale zrobię wszystko, żeby poznać twój sekret. Jak to działa? A? Weryfikacja w toku, proszę czekać. Jak to? Weryfikacja? Ja chcę stąd wyjść! Napastnik Oriona zidentyfikowany, André Meda. Nie jestem Meda! Chcę stąd wyjść! Witamy, panie Meda. Za chwilę znajdziemy się w strefie zamkniętej dla osób nieupoważnionych. Jazda zakończona. Następnym razem zejdę schodami. Tajne laboratorium szkoleniowe. Ha? O! Do czego to służy? Życzę przyjemnego treningu, panie Meda. Ha? O! Jejku! Komora antygrawitacyjna! A więc to jest ten sekret! Boli mnie głowa! Muszę się stąd wydostać! Co to było? Hej, ty! Świetnie się bawiłem, poważnie! Wybacz, że nie zostanę na herbatkę. To miło, że się zjawiłeś, amigo. Chodź, idziemy, szybko! Hej! Co ja najlepszego zrobiłem? Supa Strikas poznali sekret Oriona. Trzeba coś z tym zrobić. Mówię wam, byłem w środku i latałem jak ptak. A może uderzyłeś się w głowę i coś ci się, brachu, przyśniło? Ludzie przecież nie potrafią latać. To by wyjaśniało grę zawodników Oriona w ostatnim meczu. Tylko że taka technologia nie istnieje. Wszystkie dotychczasowe próby stworzenia komory antygrawitacyjnej kończyły się fiaskiem. Utkoczystek? Hej, pierwszy raz cię tu widzę. Kim jesteś? Jestem nową stewardessą, to znaczy waszym nowym stewardem. Cześć, steward! Hej, chłopaki, przedstawiam wam stewarda! Cześć, steward! Być może uda mi się zorganizować trening w takich warunkach, a przynajmniej w bardzo zbliżonych. Kapitanie, mam dla pana nowe instrukcje. O, nareszcie chwila relaksu. Uwaga, proszę wyświetlić obraz nieba. Widzę pasmo Oriona i mgławicę czerwonego konia. A, i but Supa Strikas. Co? To nie żadna konstelacja. Aaaa! Co but zawodnika Supa Strikas robi w moim centrum szkoleniowym? Rewelacja! Nigdy nie byłem w Międzynarodowym Centrum Kosmicznym. Trenerze, chyba nie wybieramy się w kosmos. Po co nam te dziwne bransolety? Przekonałem jednego z moich przyjaciół, by na potrzeby treningu udostępnił nam to miejsce. Podłoga i sufit sali są pokryte superwydajnymi magnesami. Wystarczy, że je teraz aktywuję, a metalowe pasy, które założyliście, uniosą was w powietrze dzięki działaniu siły magnetycznej. Machajcie skrzydłami! Uwielbiam niekonwencjonalne treningi! O nie! Trenują tak jak Orion. I to wszystko moja wina. Muszę im przeszkodzić. I to zaraz! Ale objazd! Ale super! Zacznijcie ćwiczyć z piłką! To się nazywa gra w powietrzu! Wow! Powietrzny tygrys! Poślizgnąłeś się, Shaker? Wygląda na gotowy do startu. Wpadłem na pewien pomysł. Witamy drużynę Supa Strikas. Jesteśmy zaszczyceni waszą nieoczekiwaną wizytą i przygotowaliśmy dla was... przygotowaliśmy niezapomniany spektakl. Ale super! Specjalne oznaczenia doprowadzą was do sali widowisk kosmicznych. Te znaki są raczej niekosmiczne. Ale spektakl jest darmowy! Przepraszam, dostaniemy jakiś popcorn? Z pytaniami prosimy wstrzymać się do końca prezentacji. Wejście zamknięte i zabezpieczone. Ciśnienie wewnątrz kabiny w normie. Hej, to przypomina dział kosmiczny w Disneylandzie! Proszę zająć miejsca. Sekwencja rozruchu silników włączona. O, przedstawienie pierwsza klasa, brachu. Choć brakuje przekąsek. Stary, to lepsze od Luna Parku. Jest tu tylko odrobinę za głośno! Start za 5, 4, 3, 2, 1. Ten spektakl jest bardzo realistyczny. No i proszę. Supa Strikas polecieli w kosmos i będą na orbicie w czasie, gdy powinni grać mecz z Orionem. Supa Strikas, przegracie walkowerem. Opuszczamy atmosferę ziemską. Trudno mi uwierzyć, że ciągle żyjemy. Nie tylko nic nam się nie stało, ale i jesteśmy panami świata! Ha! O, i znów zaczynamy latać! Samotni w kosmosie! Co wy tu robicie? Kim jesteście? Zaraz. Supa Strikas? Jestem waszą największą fanką. Słyszycie? Wszędzie jesteśmy sławni, nawet w kosmosie! mi powiedzieć, skąd w komorze antygrawitacyjnej wziął się but Supa Strikas? Ja nie wiem, proszę pana, dopiero co przyszedłem. A kto miał dyżur przed tobą? Barney. Barney pracował przede mną. Barney? Pan go zna? Nie, jeszcze go nie znam. Ale zamierzam go zaraz odszukać i on pozna mnie! Czy chcesz wracać na ziemię? Tak, zdecydowanie. Do czego to służy? Nie dotykaj! Co to za ludzie? Pasażerowie na gapę? Gracze Strikers? Co? Ale jak to? Nieważne. Jeśli uda wam się bezpiecznie wrócić na ziemię, Supa Strikers zostaną pierwszymi kosmicznymi turystami. Mam słabość do kosmicznych lodów. Doskonale, tygrysie. Przyjęcie piłki w powietrzu idzie ci coraz lepiej. A teraz wykorzystaj jeszcze brak grawitacji do opanowania nowego driblingu. Brawo! Tak właśnie musicie zagrać, jeśli chcecie pokonać drużynę Oriona. Shaker, nie kontrolujesz swoich ruchów. Bo od tego latania kręci mi się już w głowie. Nie mogę się skupić. Stary, zapomnij o stresie i daj się ponieść. Wykorzystaj brak grawitacji, brachu. Dzięki temu łatwiej strzelisz gola. Bez obaw, panowie, zdążymy wrócić na ziemię przed meczem. I to jeszcze zanim El Matador rozchoruje się po zjedzeniu całego zapasu lodów. Trzeba dodać wody? Czy damy radę pokonać Oriona? To się okaże dopiero na boisku. Będziemy walczyć. O rany! Wchodzimy w atmosferę! Muszę natychmiast znaleźć trenera Blacka. Nagroda mnie nie minie. Wchodzimy na antenę za 3... To po prostu nie do wiary. Stało się coś zupełnie niesamowitego. Supa Strikas odbyli trening w kosmosie. Oznacza to również, że zostali pierwszymi kosmicznymi turystami. Supa Strikas w kosmosie? Ale to ja miałem być pierwszym kosmicznym turystą na pokładzie Pegasusa. Moje marzenie przepadło! A co gorsza, oni trenowali przy zerowej grawitacji. Niech no ja tylko dostanę w swoje ręce tego, kto im to wszystko umożliwił. Ach! Raz, dwa, trzy! Supa Strikas! Znów mam zawroty głowy. To trochę zaskakujące, że pomimo kosmicznego treningu Shaker wydaje się być mniej skoczny niż zazwyczaj. Panie Shaker, chyba nie miał pan dość czasu, by dojść do siebie po treningu. Shaker najwyraźniej nie może znaleźć formy. Nie przekreślałbym jednak tej wielkiej gwiazdy futbolu, nawet jeśli to spadająca gwiazda. Może i spada, ale nadal błyszczy. Choć pewnie trochę mniej. Orion zdobywa gola. Dasz radę, Shaker! Co się z tobą dzieje, brachu? Bez ciebie nie wygramy tego meczu. Jestem z wami, kapitanie. Nie wiem tylko, jak przywrócić moją dobrą passę. Przewrócić? Za przewracanie dostaje się kartki, nie? Na pewno znajdziesz sposób, Shaker. Oczywiście Supa Strikas narzucili swój styl gry, ale na razie nie wykorzystują przewagi. A wydawało się, że w przerwie zmienili taktykę. Kolejna piękna bramka! 2-0 dla Oriona! Zawodnicy w czerwonych strojach coś planują. Ojej! Shaker wzbił się tak wysoko jak zawodnicy Oriona. Naprawdę chcesz przedostać się nad nami? Nie nad, tylko pod. Podanie przy ziemi! Bardzo sprytne! Zawodnicy Oriona nie spodziewali się czegoś takiego. Od kiedy graczom Strikas udało się rozpracować taktykę przeciwnika, całkowicie zdominowali grę. No i mamy remis 2-2. Orion jest zupełnie bezradny. Górne piłki już nie gwarantują przewagi zawodnikom Oriona. Można by powiedzieć, że Strikas twardo stąpają po ziemi, a zawodnicy Oriona bujają w obłokach. Pozostało już tylko kilka minut na strzelenie zwycięskiej bramki. Kilka sekund przed końcem meczu gola strzelają Strikas i obejmują prowadzenie 3-2. Barney, 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 Barney. Shaker jest bez wątpienia bohaterem tego meczu. Zawodnicy Oriona tak skoncentrowali się na grze w powietrzu, że nie zauważyli, co się działo na dole. Jak ci się latało? Ej, podobno byłeś w naszym laboratorium. Tak, dzięki identyfikatorowi ukrytemu w twojej koszulce i bardzo denerwującej windzie. No tak, zapomniałem. Hej, co robisz ze Stewartem? On nie nazywa się Stewart. To ochroniarz, który wpuścił jednego z was na przeszpiegi do mojego tajnego laboratorium. Nie. To jest Stewart. Serwował posiłki w naszym samolocie. Że co? Nie. To przewodnik z Centrum Kosmicznego. Wpuścił nas na pokład Pegasusa. Będziesz mi musiał wyjaśnić parę spraw, Barney. Ale najpierw, przyjacielu, mam dla ciebie bardzo odpowiedzialne zadanie. Idziemy! Ej, chłopaki, pożegnajmy Stewarta. Na razie, Stewart! Rany, bracia Amal. Zostali kupieni przez sułtanów? No nie. Chyba tylko bogatego właściciela sułtanów stać na kupienie wszystkich trzech braci naraz. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, by stawić im czoła. Nikomu nie uda się przechytrzyć Joe. Mam wzrok rysia. Zbierajcie się, chłopaki. Czas uzupełnić bank informacji. Sułtani grają jutro z Hydrą. Będziemy ich obserwować. A gdzie ma się odbyć ten mecz? W Dubaju, Matadorze. Dobra. Goodbye, trenerze. W drogę. Co jest takiego wyjątkowego w grze tych trzech braci? Za chwilę podchodzimy do lądowania w Dubaju. Temperatura na zewnątrz wynosi 42 stopnie Celsjusza. Nawet temperatury nie mogą mieć wyższej. A teraz wielka niespodzianka. Panie i panowie, oto bracia Amal i ich sławny numer 3 ślepe myszki. Kurczę. Chciałem się tylko upewnić, czy widzisz to, co ja. Szejk Alizaman zadecydował, że bracia będą przygotowywać się do meczu z Hydrą z dala od kamer telewizyjnych. Czy jest pan zadowolony ze swojego nowego nabytku? Tak zadowolony, że pozwoliłem braciom wybrać dowolne numery. Numer 1? Myślałem, że tylko bramkarze noszą numer 1. Aziz, Akbar, Alam, dostajecie chyba wszystko, czego chcecie. Jak to możliwe? Jesteśmy najlepsi! A co myślicie o meczu przeciwko Hydrze? Nie mamy żadnych obaw! Proszę jeszcze o parę słów. Nie mamy żadnych obaw. W końcu co 3 głowy, to nie jedna. 3 geniuszy futbolu. Doskonale rozumieją się na boisku, nie mówiąc ani słowa. Nie możemy się już doczekać, by zobaczyć ich w akcji. Oni mają zdolności telepatyczne. Tak, ich strategia to komunikacja bez słów. Nie pamiętam tak wysokiej frekwencji na stadionie w Dubaju. Niestety sułtani przegrywają 1-0, a czas leci nieubłaganie. A propos frekwencji, na trybunach są dziś Supa Strikas, główni pretendenci do mistrzostwa. Bracia Amal doskonale rozgrywają akcję. O, niesamowite! To wyglądało, jakby przewidział lot piłki. Nawet na nią nie spojrzał! A jego głowa jest taka malutka! Trzej bracia zdobyli dzisiaj gola. Myślę, że sułtani mogą się liczyć w walce o mistrzostwo. Mam wrażenie, że oni czytają sobie w myślach. No wiecie. Trenerze, mam nadzieję, że dostaniemy wycisk na treningu. Przedstawiam naszych własnych braci Amal. Są nie do odróżnienia i komunikują się ze sobą telepatycznie. Ej, to nie fair! Jak oni to robią? Ktoś tu stosuje niedozwolone sztuczki. Hej, Matador! Co się kryje za tą waszą telepatią? Trenerze? W tych maskach znajdują się słuchawki i mikrofony. A same maski wykonano z dźwiękoszczelnego materiału. Hej, Joe! Pokaż, jak grają bracia Amal. Ojej, miałem wrażenie, że on jest w mojej głowie. Biegnę do ciebie, Nord. Tu jestem, stary. No nie. Jeśli bracia Amal porozumiewają się telepatycznie, to mamy poważne kłopoty. Genialne! Świetna zabawa! To będzie zabawne dopiero, gdy jutro uda nam się wygrać. Tak, to prawda. Braci Amal znaleziono na boisku w małej wsi zagubionej pośrodku pustyni. Poza podartym ubraniem cały majątek 3 sierot stanowiła piłka futbolowa. Skoro nie pokonaliśmy ich na treningu, jak zrobimy to w czasie meczu? No właśnie, musimy wcześniej znaleźć jakiś sposób. Dosyć tego. Dziś wieczorem potrzebujecie jedynie R&R. Rock'n'rolla! Relaksu i jeszcze raz relaksu. Gdzie nauczyli się tak grać w piłkę, tego nikt nie wie, ale bracia odmawiają występowania osobno. Nie rozstają się też ze swoją ukochaną piłką. I jak podoba wam się w Dubaju, drodzy Supa Strikas? Ten telewizor do nas mówi! To chyba jakieś czary! Wcale nie, drogi Klausie. To tylko zwykła wideokonferencja. Przecież wiem. Ach, witaj, trenerze. Chciałbym zaprosić całą waszą ekipę na przyjęcie dziś wieczorem. Przyjdziemy z wielką przyjemnością. Zapraszam więc na mój jacht. Do zobaczenia. Dobrze, że zawsze mam ze sobą strój do tańca. Haha, no to jednak będziemy dziś mieć rock'n'rolla, nie? Haha, rock'n'roll! No to ja już pójdę. Hej! Supa Strikas! Możemy zrobić kilka zdjęć? Bardzo proszę! Hej, to bracia Amal! Właśnie przyjechali! Chodźmy! Hej, chyba już nie jesteś gwiazdą, amigo. Hur, tak to jest, jak stajesz obok mnie. Ba, wejdźmy już do środka. Hasta la vista. Nie? Co tam się znowu dzieje? Bardzo prosimy, tylko raz! Tak! Zróbcie numer 3 ślepe myszki! Skoro tak bardzo prosicie... A? Przekonamy się, czy to nie jest oszustwo. Widziałeś to? Ci goście czytają w swoich myślach. Wezmę to i jeszcze to. Hej, bracie, masz dziś niezły apetyt. Zawsze dużo jem, gdy się denerwuję. Hej, Joe, naprawdę sądzisz, że oni są w stanie czytać w swoich myślach? Tak, sam chciałbym być telepatą. Wiedziałbym wtedy, co oni czują. Cyfra 3 jest ważnym symbolem w wielu kulturach. Bracia Amal urodzili się, by wygrywać. Hej, zrelaksujmy się trochę przy telewizji. Niesamowici bracia Amal wydają się nie do pokonania. Widzisz? To jest znak! Lepiej zmień już kanał, Klaus. Najlepsze przepisy zawsze składają się z 3 składników, które z powodu... W ciągu 3 ostatnich dni front burzowy... Należy jeszcze omówić 3 kwestie, które... To znak! Chłopaki, nie będę się stresował przez jakieś tam głupie znaki. Musi być sposób, by ich pokonać. Spokojnie. Będziesz miał jeszcze cały mecz, by go znaleźć. Ale zajmiesz się tym jutro. Obiecaj mi, że teraz dobrze się wyśpisz. Obiecuję. Witamy państwa z Dubaju. Strasznie tu gorąco. Prawda, Brendo? Święta racja, ale jeszcze goręcej jest teraz w szatni Strikas. Ciekawa jestem, jaką strategię przygotowali, by zatrzymać najsłynniejsze trojaczki na ziemi. Jestem chyba jedynym bramkarzem na świecie, który gra z numerem 4. Mam nadzieję, że jesteście tego warci. Ja też. Gdy wydaję takie sumy, oczekuję też dobrych wyników. Czy kiedykolwiek cię zawiedliśmy, trenerze? Zobaczymy, jak obrona Supa Strikas jest przygotowana do zatrzymania braci Amal. Czas, by rozwiązać tę zagadkę raz na zawsze. Mecz zaczął się kilka minut temu, a Supa Strikas już sobie nie radzą. Coraz śmielej poczynają sobie sułtani. Jak powiedział Aziz, co 3 głowy to nie jedna. Niestety zawodnicy Strikas dzisiaj grają zupełnie bez głowy. Gol! Jest! Sułtani wychodzą na prowadzenie. Nie mamy szans, Shaker. Jak można zatrzymać kogoś, kto posługuje się telepatią? Jeśli istnieje jakiś sposób, to go znajdziemy. Nawet moje oczy rysia nic nie widzą, stary. Jeśli jesteś telepatą, to po co dajesz znaki rękami? A? Z tego co widzę, to gesty wykonuje tylko jeden z braci. A? Chyba znalazłem klucz do tej zagadki. Chłopaki, obserwowałem ich w czasie meczu z Hydrą, podczas treningu i gdy robili ten swój numer 3 ślepe myszki. Ale koncentrowałem się nie na tym, co trzeba. Co masz na myśli? Na jachcie widziałem, jak dwaj z nich zderzyli się głowami. Jeśli porozumiewają się telepatycznie, to powinni byli przecież tego uniknąć. Masz rację, stary. Ich mózgi prawie się stykały, a mimo to telepatia nie zadziałała. To nie żadna telepatia, tylko kilka dobrze wyuczonych schematów. Jeden z nich zawsze decyduje, co mają robić. Myśleliśmy, że walczymy z trzygłowym wężem, a... Tak naprawdę to trzy węże, ale z jedną głową. Udało im się oszukać cały świat, bracie. Cały świat! Ale jak ustalimy, który z nich jest szefem? Mam już pewien pomysł. Zaufajcie mi. Zobaczymy, jak Supa Strikas poradzą sobie w drugiej połowie. Ten z numerem 1? Właśnie tak. Jeśli będziemy go dokładnie kryć, to zwycięstwo mamy w kieszeni. Strikas skoncentrowali się na jednym z braci Amal. Gol! Sułtani są dzisiaj nie do zatrzymania! Supa Strikas przegrywają już 2-0. Skoncentrowali się na kryciu tylko jednego gracza. Jak mogłem się pomylić? Widziałem go! Widziałem! To był numer 1. A może... nie wiem. Bądźcie ostrożni. Luźny Joe się domyśla. Po następnej bramce zamieniamy się. Zamiana miejsc. Pamiętacie? Nie ma mowy. Nie tym razem. Uwaga na numer 2! Nie możemy sobie pozwolić na utratę gola. Kryjcie go! Sułtani walczą o 3. bramkę. Gol! O! Co za akcja! Od dawna zanosiło się na 3. bramkę dla sułtanów. Kapitanie, musisz mi zaufać. To był numer 2. To on jest mózgiem. Spójrz uważnie. Nie widzisz czegoś? No nie wiem. Czegoś dziwnego? Jak mogłem to przegapić? To jest to! Zmylili mnie, wymieniając się koszulkami. W tym gangu jest tylko jeden geniusz. Naprawdę szczwane z nich lisy. Musieli wymienić koszulki podczas przerwy. Pozostaje zgadnąć, który jest który. Jest jeden sposób, żeby złapać węża, wywabiając go z jego kryjówki. Oto co zrobimy. Posłuchajcie, Mieciu. Co robią gracze Supa Strikas? W rozpaczliwej sytuacji podejmują rozpaczliwe decyzje. Supa Strikas bawią się z jednym z braci na środku boiska. Wygląda na to, że braciom Amal to się nie podoba. Co się stało z braćmi Amal? Mamy cię! Piękna bramka, ale czy Supa Strikas zdołają odrobić straty? Ładną masz koszulkę. Może się zamienimy? Koszulkę? Ty i ja. Jakim cudem odgadłeś? Dobrze was obserwowałem. Gracze Supa Strikas znów skoncentrowali się na jednym z braci. Zróbcie coś! Zróbcie coś! No zróbcie coś! Coś takiego! Supa Strikas całkowicie odwrócili losy meczu! Udało im się w pełni unieszkodliwić braci Amal. Shaker strzela bramkę wyrównującą! Kto by się tego spodziewał? Nie pamiętam gorszego meczu w wykonaniu braci Amal. Plan Supa Strikas, by kryć tylko jednego z braci Amal, działa idealnie. Nareszcie! Tak, tylko jeden z braci jest geniuszem i kieruje grą. Czyżby ich umiejętności telepatyczne były wielką mistyfikacją? Czuję się wystrychnięty na dudka. Bracia Amal grają teraz gorzej od juniorów. I kolejna bramka. Hej, El Matador strzela gola na 4-3. Piękne podanie, Joe. Przepraszam bardzo. Nieźle jak na czwartego najdroższego gracza ligi. Myślę, że bardzo niedługo znowu będziesz numerem 1, El Matador. Nie chcę was tu więcej widzieć! Nie gracie już w moim zespole! Jesteście zwykłymi oszustami! To jego wina! Moje gratulacje, Joe. Rozwiązałeś zagadkę. Tak? Jak na to wpadłeś? No powiedz! Dzięki oczom Rysia. Sprawdzimy zaraz, jak to jest z tą telepatią. Rasta, jaką kartę trzymam w ręku? 4 kier, brachu. O rany, masz dar, Rasta! Jesteś telepatą! To nie do wiary! Spróbujemy z następną kartą? O, czuję, że to będzie bardzo długi lot. Znowu przegraliśmy mecz u siebie! A co najgorsze, Skarra, Niepokonani są coraz niżej w klasyfikacji Superligi. Przed nami kilka łatwych spotkań. Nadrobimy stracone punkty. To nie wystarczy! Jeśli chcemy w ogóle marzyć o wyprzedzeniu Supa Strikas w tabeli, oni koniecznie muszą przegrać swój najbliższy mecz! Racja. Ale co my moglibyśmy zrobić? Wyszukasz mi najgorszych kibiców Niepokonanych. A mówiąc najgorszych, mam na myśli najlepszych, czyli tych najbardziej fanatycznych. Oni zrobią dla nas dosłownie wszystko. Na to zawsze powinniśmy mieć czas, prawda? Tak. Bez fanów bylibyśmy nikim. Hej, a kto strzela bramki? Ja czy oni? Zmiatajcie stąd, supa niedorajdy! Ej, niedorajdami byliśmy dziś my. O, przepraszam. O, ojej, niechcący. Przykro mi. To znaczy przykro mi, że jesteś fanem Supa Strikas. To jest chyba to, czego szukaliśmy, trenerze. Jesteśmy przygotowani do meczu z Kolossusem. To bardzo dobry zespół, ale nie ma co ukrywać. Jutrzejszy mecz to zaledwie rozgrzewka przed późniejszym spotkaniem z drużyną Azul. Ze wszystkich bramkarzy w Superlidze Azul ma najlepszego, De Los Santosa. On jest jednym z wielu powodów, dla których drużyna Azul jest typowana do zdobycia mistrzostwa Superligi. Już zapomniałem, że on jest aż tak wielki. Tak, De Los Santos jest wielki, ale nie tak wielki jak radość fanów po tym, jak strzelę mu gola. Zobaczymy. Trafcie w cel. Ole! El Matador to potomek torradorów. Umiejętność walki z wielkimi bestiami odziedziczyłem po moich przodkach. Nie trafiłeś w bramkę, Shaker. Specjalnie. Chciałem urozmaicić trening. Mamy tę przewagę, że dwa najbliższe mecze gramy u siebie. Jeżeli moi zawodnicy trochę się skoncentrują, to powinniśmy wygrać. To wszystko, na co stać Kolossusa. Po raz pierwszy udało im się zagrozić bramce przeciwnika. Tymczasem Supa Strikas znowu ruszają do ataku. 3-0 dla czerwonych. Zostało już tylko kilka minut do końca meczu. To prawdziwy pogrom. Dlaczego musimy nosić te okropne stroje? To część planu Skarry, nie pamiętasz? Mamy udawać kibiców Supa Strikas i zachowywać się jak chuligani. Rób to, co ja! I pamiętaj, że wyświadczamy przysługę Niepokonanym. Wiedzieliście, że po raz pierwszy jestem na meczu, w którym nie grają Niepokonani? Nieźle, co? Cześć! Nigdy was tu jeszcze nie widziałam. No bo my... Bo nie jesteśmy stąd. Ale jesteśmy prawdziwymi fanami Supa Strikas. Ja też. Witajcie na Strikaland. Będziecie się tu dobrze bawić. Jaki jest wasz ulubiony zawodnik? Mój to El Matador. Uważam, że jest niesamowity. O, mam na imię Francesca, ale tu mówią na mnie Supa Fran. Może zaśpiewamy nową piosenkę o El Matadorze? Sama ją napisałam. Z największą przyjemnością. No to jazda. Na 3. I raz, i dwa, i trzy. To El Matador, oho, oho, zaraz padnie go, oho, oho. To było naprawdę piękne. To najbardziej upokarzająca rzecz, jaką robiłem w życiu. Co za głupia piosenka. Rytm nie jest wcale taki zły. Ho, ho! Jak Shaker wybrnie z tej sytuacji? Do końca meczu pozostało kilka sekund. Już czas brać się do roboty. To El Matador, lol, 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 zaraz padnie gol, lol, lol, lol. El Matador, jesteś beznadziejny! Co? Ktoś wygwizdał El Matadora? To chyba jakieś nieporozumienie. El Matador do kitu! Nikt tak nie będzie mówił o El Matadorze. Natychmiast go przeproś! Czy to farba? Banda oszustów. Wy nie jesteście fanami Supa Strikas. Po analizie zdarzenia władze ligi zdecydowały, że trzy najbliższe mecze z Supa Strikas rozegrają przy pustym stadionie. Tak, tak, dobrze, państwo słyszeli. Na trybunach Strikaland nie będzie ani jednego kibica podczas meczu z Azul. Oto nasz gość. Czy mógłby pan skomentować tę decyzję? Jest mi przykro, że wszyscy kibice muszą ponieść konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania kilku osób. Co się tam dokładnie wydarzyło? A z tego co wiem, niezrównoważony psychicznie fan Strikas zaatakował Fantastycznie. Te trzy błazny wykonały mój plan co do joty. Następny mecz Strikas będzie niezłym cyrkiem. Szkoda, że nikt tego nie zobaczy. El Matador nie potrafi grać bez fanów. Cała ta sytuacja śmierdzi. Ha, racja. Cuchnie gorzej niż moje skarpetki po treningu. Granie przy pustych trybunach będzie trochę dziwne, brachu. Ha. Dziwne? Raczej straszne. Zwłaszcza przeciwko rywalowi takiemu jak Azul. A dla mnie to żaden problem. Pamiętajcie, że to my strzelamy gole, a nie kibice. Ukarano nas w bardzo złym momencie. Mimo że gramy mecz na swoim stadionie, nie możemy liczyć na kibiców. Sprawdźmy, czy moje podejrzenia się potwierdzą. Nie zapomniał pan o czymś, trenerze? Wiedziałem, że o to zapytasz. El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! Czas strzelać gole! El Matador! 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 Matador! El Matador! Wszystko w porządku, chłopaki? Nic mi nie jest! Rozpoznajesz ten dźwięk? Właściwie to nic nie słyszę, trenerze. I właśnie o to mi chodzi. To tak brzmi cisza. I to będzie jedyny dźwięk, jaki usłyszysz jutro na Strikaland. Nie jestem w stanie spamiętać wszystkich fanów Supa Strikas, ale z tymi tutaj coś raczej było nie tak. Muszę lecieć na mecz. Poproś o pomoc Supa Fran. Ja? I Fran? Tak myślisz? Przecież tam była. Może powie nam o nich coś więcej. Czuję, że te typy są kluczem do zagadki. Dzisiejszy mecz na Strikaland to będzie widowisko, jakiego tu jeszcze nie było. Jest tak cicho, że stadion wygląda na pusty. Jest z nami bramkarz drużyny Azul, De Los Santos. Czy możemy prosić o krótki komentarz przed meczem? Z kibicami czy bez? Moja drużyna będzie walczyć na Strikaland o zwycięstwo. Oczywiście kibice Supa Strikas powinni wyciągnąć wnioski na przyszłość. Dość! Mam już tego dość! Mam już tego dość! Mam dość mówienia, że mam dość! Muszę coś z tym wreszcie zrobić. Przepraszam, przychodziłem obok i... Spędza? Właśnie o tobie myślałam. Naprawdę? Tak, bo tylko my możemy wszystko naprawić. Niby jak? Musimy iść na Strikaland. Ale to przecież niemożliwe! Witam! Co, nerwy? Co? Chyba żartujesz. Jedyny fan, którego potrzebuję, to moja madre. Przyjdzie dziś tu? Nie, ona jest w domu, daleko stąd. Wszystko gra, nic mi nie jest. Więc to wszystko zostało ukartowane? Aha. Żeby zaszkodzić El Matadorowi? Wiesz, jaki on jest. Znam go. Naprawdę? Znasz El Matadora? Przedstawię ci, jeśli chcesz. Poczekaj chwilę. Czy to nie te draby ze stadionu? Jesteśmy świetni. Dzięki nam Supa Strikas rozegrają zaraz swój mecz przy zupełnie pustych trybunach. Jesteśmy najlepsi! Cześć! To wy jesteście tymi sławnymi fanami Strikas? Tak, tak, to my. No to chciałam was przeprosić za moje zachowanie na meczu z Kolossusem. Przeprosiny przyjęte. Do zobaczenia. Chłopaki, a mecz? Supa Strikas nas potrzebują. Rany, spójrzcie! Ktoś wyrzucił do śmieci wasze stroje Supa Strikas. Macie szczęście, że was spotkałam. Chodźcie na stadion, zorganizujemy nieziemski spektakl. Bardzo niska dzisiaj frekwencja na stadionie Strikaland. Dobrze, że chociaż zawodnicy przyszli. Jak to? Co się dzieje? Mam wrażenie, że nie słychać fanów El Matadora. Czy to możliwe? Wrócił El Matador, jakiego znamy? Oby tak było. To chyba nie będzie twój wieczór, co, El Matador? Tu słychać nawet bzyczenie muchy. Czemu mi się to przytrafia? O? O, mam wrażenie, że El Matador zupełnie się pogubił. To może mieć fatalne konsekwencje dla Supa Strikas. Fatalne. Zespół Azul strzela gola tuż przed przerwą. Rzadko zdarza mi się to mówić, ale... myliłem się, nie potrafię grać bez fanów. Oglądają cię w telewizji. Ale to nie to samo. Ja ich nie słyszę. Chłopaki, musimy liczyć na cud. Jeśli El Matador się nie pozbiera, będzie musiał zejść z boiska. Supa Strikas wychodzą na murawę. Sytuacja jest bardzo trudna. Miejmy nadzieję, że El Matador zagra o niebo lepiej niż w pierwszej połowie. Jeśli Strikas przegrają dzisiejszy mecz, ich zespół spadnie w klasyfikacji. Ja się tym zajmę! Piękna akcja Supa Strikas. No nie, jest gorzej niż myślałem. Piękne zagranie. Shaker wychodzi na czystą pozycję. De Los Santos wyciągnięty jak struna. Piłka odbija się od słupka. I trafia wprost pod nogi El Matadora. Co on robi? To może być jedyna okazja dla Supa Strikas. Nie dam rady dłużej. Ha? El Matador! Brendo, on nie wie, co się wokół niego dzieje. Stoi jak zaczarowany. Co to jest? Jest ze mną coraz gorzej. Zaczynam słyszeć głosy. Też je słyszę. Naprawdę? Mac? Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że słyszę... śpiew? Tysiące kibiców Supa Strikas zebrało się pod stadionem Strikaland, by dopingować El Matadora. Co? Latynoski piłki król, jest najlepszy tu. Nareszcie! Wydaje się, że El Matador odzyskał pewność siebie. Śpiew kibiców naprawdę dodał mu skrzydeł. To El Matador, la 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 la. Gol! Dzięki bramce El Matadora gracze Supa Strikas zdobywają prowadzenie. Dałeś czadu, El Matador. To był powrót z dalekiej podróży. Tak? Si! Już nigdy, przenigdy nie zaniedbam moich fanów, Leno. A oto ci, którym wszystko zawdzięczasz. Hej, Spenza! Podejdź tutaj! Ale ja nie chcę się spotykać z graczami Strikers. Tak, jesteśmy nieśmiali. Poczekajcie tu. Za chwilę wszyscy się dowiedzą, coście za jedni. Wszyscy, czyli cały świat. Spenza, jak ci się udało to wszystko zorganizować? Odpowiem jednym słowem. Supa Strikas! To ty napisałaś tę piękną piosenkę o El Matadorze? I namówiłaś kibiców, by ją zaśpiewali? Przepraszam, to wy jesteście tymi kibicami Strikers, którzy wywołali bójkę? Ja... Leno, patrz. Ach, ty durniu! Miałeś znaleźć najgorszych kibiców, a nie najgłupszych! Gdzie się podziewa nasz trener? On nigdy się nie spóźnia. A przecież sam powtarzał nam w kółko i do znudzenia, jak niesamowicie ważny jest nasz następny mecz. No chodź, szybciej! Zapytam El Matadora, jak mu się udało strzelić bramkę w zeszłorocznym finale Superligi i dowiem się od wielkiego bo... Tylko tego nie zgub. Twój bilet na mecz jest w środku. O. Panowie, przedstawiam wam nowego członka zespołu. Zaka. A? Cześć, Zak! Jak się masz? Witaj na pokładzie, stary! Mistrzu Uragiri. Przygotowania do meczu ze Strikers idą pełną parą. Jestem pewien, że cię nie zawiedziemy, mistrzu. Pewność siebie to cenna cecha, Miko. Ale gdy rywalem jest ekipa Supa Strikas, nic nie jest pewne. Trenujcie dalej! Tak, mistrzu. Dobrze jest być pewnym siebie, lecz lepiej być pewnym zwycięstwa. Shaker, zagramy w Superligę 3000? Dam ci bramkę przewagi, co ty na to? Ja już przecież gram w Superlidze, stary. W prawdziwej Superlidze, w tej z piłkarzami z krwi i kości. Skoro tak, to najbliższy mecz będzie dla was bardzo trudny. Zespół Nakama jest na fali. Przywitają was czymś w stylu: cześć, Supa Strikas, ile goli wam strzelić? Ja ci zaraz. Piłkarze Nakamy są rzeczywiście groźni. Stosują niekonwencjonalne zagrania. Musicie mieć oczy i uszy szeroko otwarte, bo szansa na zwycięstwo może pojawić się niespodziewanie. Grałem przeciwko Nakamie 1000 razy i jeszcze nie udało mi się wygrać na najtrudniejszym poziomie. Niby wiem, że trzeba zagrać w lewo, prawo i cały czas naciskając X, ale... Zak, jutro gramy bardzo ważny mecz. Mógłbyś... O, już wiem. Mam na nich swój sposób. Zapiszę tylko grę. I jak pewnie wiecie, oni grają... Woohoo! Cześć! Hej! Pojadę prosto na boisko treningowe. Rozpakujcie się w hotelu, a potem dołączcie do mnie. Piękna pogoda, amigo. A chłopak myśli tylko o jednym. To prawda. Jak tak dalej pójdzie, przestanie odróżniać świat wirtualny od realnego. Superliga 3000X to gra najnowszej generacji. Tak? Idealnie odwzorowuje ruchy każdego gracza Superligi. Na razie! A taktyka poszczególnych zespołów została opracowana po analizie tysięcy rozegranych spotkań. Musicie spróbować. No to świetnie. To nie tak miało wyglądać. Trener jeszcze tu nie dotarł. Właśnie. Nie możemy trenować, zanim nie poznamy strategii na mecz z Nakamą. Trener miał tu na nas czekać. A może zmienił plany? To od trenera. Chłopaki, pojechałem na ryby i nie wiem, kiedy wrócę. Możliwe, że wpadnę na mecz i jeszcze się waham. To chyba nie jest wiadomość od trenera, co? Musimy natychmiast zawiadomić policję. Mam chęć z tobą zagrać, trenerze. Ale nie w piłkę nożną. Zupełnie inną grę. Kim jesteś? O, nie. To nie ty będziesz zadawał pytania. To ja tu jestem szefem. Dobrze. Ale właściwie szefem czego? Wszystkiego. Strategia, jaką przyjmie trener Strikas, pozostaje dla wszystkich wielką zagadką. Jego rozwiązania taktyczne będą główną bronią ekipy Supa Strikas w starciu z zespołem Nakama. Szkoda, że trener znajduje się ciągle wśród abonentów niedostępnych. Bez niego nie damy sobie rady. Może powinniśmy oddać mecz walkowerem? Policja już zajęła się tą sprawą. Zagramy mecz dla trenera i dla niego wygramy. Zak wygrał z Nakamą. Zak wygrał z Nakamą. Tak? I co? Gdzie jest Zak? Shaker. Zak uciekł. Co? Skąd to wiesz? Bo zostawił kartkę. Odchodzę, nie szukajcie mnie. Ale zapomniał zabrać konsolę. Może bardzo się śpieszył. Trudno mu się dziwić, źle go potraktowaliśmy. A czemu teraz zależy nam, żeby wrócił? Shaker? Wydaje mi się, że on wie, jak możemy pokonać Nakamę. Może w coś pogramy, trenerze? A w co chciałbyś zagrać? Może w grę zgadnę, kim jesteś? Jestem prawie pewien, że twoje imię zaczyna się na literę... U! O! Nie, U! U! Uragiri! Zaraz! Nie jestem Uragiri. Strzelaj dalej, przyjacielu. Uragiri! Natychmiast mnie stąd wypuść! Nie! A poza tym nie jestem Uragiri. To się robi męczące, Uragiri. Tak? W takim razie chyba sobie pójdę. Baw się dobrze sam. Żegnam, trenerze. Hej, wracaj! Uragiri, wypuść mnie stąd! Stary, co za kompromitacja! Niszczysz moją reputację! Czemu mi to robisz, Shaker? Nie mogę na to patrzeć! Hej, Shaker, co ty wyprawiasz? Jeszcze nie opanowałem sterowania. A niby jak ma nam to pomóc pokonać Nakamę? Jeśli uda mi się wygrać na konsoli, poznam warianty taktyczne Nakamy. Lewo, czerwony, trójkąt, zero, zielony, prawo, zielony, X! Gol dla Supa Strikas! Masz całkowitą rację. Jest! Ta gra rzeczywiście wygląda jak prawdziwy mecz! Nakama jest w niezłych opałach. Masz całkowitą rację. Gol dla Supa Strikas. Masz całkowitą rację. Pokonałem Nakamę! Pokonałem Nakamę! Tak! Przeszedłeś poziom pierwszy. Drużyna Supa Strikas awansuje na poziom drugi z 250. 250 poziomów? Muszę znaleźć Zaka. Tylko jak? Stary, całą noc siedziałeś nad tą głupią grą? Zachowujesz się nieodpowiedzialnie i nie szanujesz zespołu. Zak przeszedł 250 poziomów grając przeciwko Nakamie. Ma w małym palcu ich taktykę. Jeśli nam pomoże, wygramy ten mecz. Mamy inny problem. Wygląda na to, że trener ma kłopoty. Dziś rano dostałem to. Na konferencji prasowej zwrócimy się o pomoc w poszukiwaniach. To miasto jest super. Tyle tu pięknych miejsc. Czegoś takiego nie ma nawet w grach. Kto by pomyślał? Moja konsola! To będzie ciekawy mecz. Niestety z powodu nieobecności trenera Supa Strikas Uragiri nie będzie miał dzisiaj godnego przeciwnika. Szybciej, szybciej! Zak musiał już dostać wiadomość. Skoncentrujcie się. Nie możemy pozwolić, by narzucili nam swój styl gry. Bilety na mecz zostały wyprzedane. Stadion może pomieścić 70 000 kibiców. Jednak według oficjalnych danych na trybunach zasiadło o jedną osobę mniej. Kto był na tyle głupi, że kupił bilet i postanowił nie przyjść na mecz? Nie wierzę, zapomniałem konsoli. Mam nadzieję, że nikt jej nie używał. O, używali jej! I skasowali mi grę. Mam was dość, Supa Strikas. Prosimy zgłaszać na najbliższy komisariat policji. Dziękujemy bardzo. To wszystko. Chciałbym jeszcze przekazać krótką wiadomość mojemu przyjacielowi Zakowi. Przepraszam za wszystko. Proszę cię, wróć do nas. Grałem w twoją grę i myślę, że... Jak państwo słyszeli, drużyna Supa Strikas przechodzi teraz bardzo trudne chwile. Potrzebują mnie. Przed ważnym meczem Superligi z ekipą Nakama, która ostatnio wygrywa mecz za meczem. Czas wyjść na boisko. Takie prawdziwe. Nakama w ostatnich meczach nie dała rywalom szans. Zobaczymy, jak poradzą sobie gracze Supa Strikas. Bez trenera gracze Strikas będą jak dzieci, które zgubiły się we mgle. Gol! Bez trenera nie damy rady wygrać tego meczu. Co za niesamowita płynność ruchów! Gol! I raz! I dwa! I 2-0! Przepraszam, już idę. Nie, poczekaj! Ma się tę formę mimo upływu lat. No nie! Potrzebujemy trenera! Zak! Wróciłeś! Cześć! Witaj z powrotem, szalony graczu! Zak, musisz nam pomóc. Tylko ty znasz taktykę zespołu Nakama. Widzisz, Zak, kolega jest równie szalony jak ty. Przez całą noc grał na tej twojej konsoli. Shaker, Zak jest jeszcze dzieckiem. Nord ma rację. On pewnie jest mistrzem, ale wirtualnym. Pograłem trochę w tę jego grę. I możecie mi wierzyć, Zak wie dosłownie wszystko o stylu gry Nakamy, jak nasz trener. Pamiętacie słowa trenera? Szansa na zwycięstwo może pojawić się zupełnie nieoczekiwanie. Obyś się nie mylił, Shaker. Dobra, musicie pamiętać, że gracze Nakamy najbardziej zaawansowane zagrywki stosują dopiero pod presją. Czyli wtedy, gdy zdominujecie grę. Kolego, skąd ty to wszystko wiesz? Z gry Superliga 3000X. Jeśli w drugiej połowie uda wam się wyrównać, to spodziewajcie się najgorszego, bo oni zastosują taktykę Bushido Standard. Raz, dwa, trzy! Supa Strikas! Dobra, pomyślmy. Eddie Nakamura, główny napastnik. Silny strzał lewą nogą. Kenzo Honda, strzelec z rzutów wolnych. Kto jeszcze został? Aha! Goji Ao, rozgrywający. Dalej! O! Co za gol! Strikers wracają do gry! Kto by pomyślał? Taki maluch! A kto strzelił, co? Graczy Strikers nie da się zatrzymać! Jest! Kim jest ten mały trener? Jeśli Strikers chcą wojny, to będą ją mieć! Bushido Standard! Teraz musicie się skoncentrować. Nakama starała się uśpić waszą czujność. Teraz przeprowadzi atak Bushido Standard, o którym mówiłem wam przed meczem. No dobra, ale co robimy? No, to proste. Lewo, lewo, prawo, zielony, cały czas naciskając X. Dobra. A przetłumaczysz to na normalny język, chłopcze? Lewo, lewo, prawo, zielony. Cały czas naciskając X. Lewo, lewo, prawo, zielony. Cały czas naciskając X. Skrętny tygrys nie dał rady przejąć piłki. Akcja przeniosła się pod bramkę Supa Strikers. Nakama rozgrywa piłkę. Czy to będzie decydujący cios zadany przez Nakamę? Gracze Strikers są zaskoczeni rozwojem tej akcji. Lewo, lewo, prawo, zielony, cały czas naciskając X. Shaker przejmuje piłkę i wyprowadza kontratak. Zawodnicy Nakamy wracają na własną połowę. Mimo problemów w pierwszej połowie, Strikers rozgrywają znakomity mecz. Gol! Supa Strikers znowu triumfują! Udało się! Udało! Nie mogę w to uwierzyć! Stary, doskonale się spisałeś! Haha, byłeś niesamowity! Dzięki, przyjacielu. Jesteś materiałem na wielkiego trenera. Trener! Co się z nim dzieje? Trenerze, gdzieś ty się podziewał do licha? Bushido Standard? Jakim cudem zatrzymaliście ten atak? Szansa na zwycięstwo może pojawić się nieoczekiwanie. Cześć! Ojej! Jakże się cieszę, że pana widzę. Czy to prawda, że padł pan ofiarą porwania? Oddasz mi mój telefon. Telefon? Skąd miałbym go mieć? Też ustawiłeś naszą piosenkę jako dzwonek? Piosenka Supa Strikers jest popularna w Japonii. Nie będę odbierał, włączy się poczta. Tu trener, zostaw wiadomość. Pana głos też ustawia się w tych stronach często jako sygnał powitalny. Skarra, dziś wieczorem przekradniesz się do tajnego centrum treningowego Supa Strikas i dowiesz się, co to jest ten ich nowy gadżet. Trenerze, wejście do ich centrum treningowego jest otoczone 5 ogrodzeniami, a pomieszczenia ukryte są 30 metrów pod ziemią. Poza tym nie wiem, jak El Matador czy Shaker musieliby strzelić, by piłka ominęła nasz mur. Ha, ha, ha. Widzisz? Nie da rady. Nigdy nie lekceważ Supa Strikas. Oni są zbyt przebiegli. Musimy się dowiedzieć, co planują w tym centrum. Ale to prawdziwa forteca, złapią mnie! Masz robić dokładnie to, co ci każę. Jasne? No. Dingan! Mam dla ciebie poważne zadanie. Jesteśmy spóźnieni, amigo. Myślisz, że trener się zorientuje? Myślę, że już się zorientował. Chodźcie ze mną. O, nowy sprzęt! Co to za przycisk? Nie dotykaj! To wyłącznik systemu ochrony. Mówiłem ci, on musi mieć oczy z tyłu głowy. Poprosiłem profesora, aby przygotował dla was nową wersję symulatora. Jak się korzysta z tej kupy żelastwa? Coś mi się zdaje, że nasz system bezpieczeństwa nie działa najlepiej. Kto go tu wpuścił? Poznasz styl tygrysa! Dingan! Jak się tu dostałeś? Dingan! Ogłuchłeś, stary? Duch Dingana nawiedził nasze centrum szkoleniowe! To nasz nowy system symulacji holograficznej. Niesamowite. Kurczę! Oni potrafią nawet śledzić nas wzrokiem. Nie powinniście przypadkiem teraz trenować? Ten hologram napędził ci stracha, co? A, od razu wiedziałem, że to lipa. Prawdziwy Dingan jest wiele kilometrów stąd. Do pamięci symulatora zostały wprowadzone wszystkie dotychczasowe zagrania Niepokonanych. Jeśli kopniecie piłkę tak, by ominęła hologramy, bez problemu strzelicie im gola. Powodzenia! Ja zacznę! Będziecie musieli się bardziej postarać. Twoja kolej? Tak. Za pierwszym razem się nie udało. Nie stresujcie się. Ten symulator to tylko gadżet. Wygramy z Niepokonanymi bez pomocy tej całej technologii. Jasne, ale szkoda takiej okazji. Dobrze znacie styl Skarry. Na 98% będziemy mieć jutro rzut wolny. Nord ma rację. Czekam przy symulatorze. Patrz uważnie. Strzelę idealnie i wreszcie nie usłyszymy tego denerwującego dźwięku. To dopiero jest denerwujący dźwięk. Naprawdę, naprawdę denerwujący. Naprawdę, naprawdę denerwujący! O który denerwujący dźwięk ci chodzi? Tak dokładnie. Jestem uwięziony pod ziemią z żartownisiem. Włączyło się awaryjne zasilanie. Wracajmy do domu. Hmm? Dodajemy okrąg, a potem jeszcze prostą i proszę, w ten sposób konstruujemy sprawny system bezpieczeństwa. Muszę odebrać. Halo? Co słychać, trenerze? Stało się coś nieoczekiwanego z waszym systemem bezpieczeństwa? To już się robi nudne. Kod otwierający drzwi? Ależ oczywiście jest bardzo prosty. Zaraz, jak to było? Tak, wsiądę w pierwszy samolot. Koniec lekcji! To wszystko, co na razie wiemy. W tajnym centrum szkoleniowym Supa Strikas doszło do awarii i zostało ono zamknięte przez systemy bezpieczeństwa. Trenerze, czy wiadomo coś o uwięzionych zawodnikach? Centrum jest odcięte od świata. Nie mamy pojęcia, co się dzieje w środku. Próbujemy skontaktować się z Shakerem i El Matadorem. Nie najlepiej to wszystko wyszło, stary! Coś ty tam robisz? Wszędzie były kable, alarmy, reflektory i jakieś lampki. Myślę, że musiało dojść do wybuchu. A może dwóch? Albo i trzech? Vincent nie będzie zadowolony, jak się dowie. Au! Stwierdzam, że opuszczenie tego pomieszczenia jest absolutnie niemożliwe. Poważnie? Ale może jest stąd jakieś inne wyjście? Może przebijemy tę ścianę i zaczniemy kopać? Daj spokój. To na nic. Nigdy nie uda nam się ominąć systemu bezpieczeństwa. Powinniśmy skupić się na trenowaniu rzutów wolnych. Może wyjdziemy stąd przed meczem. Shaker, mi amigo, czyś ty oszalał? Nie mamy szans wydostać się stąd na czas. A masz jakiś lepszy pomysł? Czy to ty jesteś odpowiedzialny za to, co się stało w centrum Supa Strikas? Właściwie to... Czysty geniusz. Zamknąć w środku dwóch najlepszych napastników Strikas to po prostu genialne. Co? Geniusz to może lekka przesada, ale nieźle to rozegrałem, przyznaję. Nie bądź taki skromny. Dzięki tobie zwycięstwo mamy w kieszeni. Profesorowi na pewno nie uda się uwolnić Shakera i El Matadora jeszcze przed meczem. Klaus i Lankey, wy zajmiecie ich miejsce w składzie. Damy z siebie wszystko, trenerze. Trzymajcie się, drodzy przyjaciele. Duchem jesteśmy z wami i to niezależnie, co by się miało stać podczas... Twoja kolej. Wydaje mi się, że teraz ty. Zrobimy sobie przerwę? Nie jestem zmęczony. Jeśli ty chcesz odpocząć... Nie, wcale nie. Ćwiczmy dalej. Chciałem zrobić krótką przerwę, bo wydawało mi się, że ty masz dość. A? Jajaj! Te lasery są bezlitosne! Hej! Myślisz o tym, co ja? O zabójczej sile lasera? Nie. Trzeba wcisnąć przycisk. Hej! Te lasery usmażą nas na skwarki! Miałeś rację. Teraz moja kolej! Dobranoc! Trzymaj się, przyjacielu. Mam nadzieję, że zespół da sobie radę bez ciebie. Witamy na Strikaland. Cóż za zaskakujące ustawienie Supa Strikas. Lankę i Klaus wychodzą w podstawowym składzie. To dziwne uczucie nie widzieć Shakera i El Matadora w pierwszej jedenastce. Szkoda, że zabraknie ich w dzisiejszym meczu. Dla mnie to całkowita porażka filozofii trenera Supa Strikas. Nie sądzi pan, że to dzięki tajnemu centrum treningowemu Supa Strikas grają tak dobrze? Ich trener zbyt polega na nowoczesnej technologii. Wyszkolenie techniczne i kondycja fizyczna to fundamenty, które zrobiły z Niepokonanych wielki zespół. Będę szczery. To będzie najtrudniejszy mecz w waszej karierze. Trudniejszy niż? Tak. I niż? Tak. I niż? Tak. A? O rany. Mam nadzieję, że nasi koledzy robią wszystko, by tu dotrzeć. Gipki Rasta jest dzisiaj w świetnej formie. Ale i on ma chyba wątpliwości, czy Supa Strikas przebiją się przez obronę Niepokonanych, grając bez takich gwiazd jak Shaker i El Matador. Gipki Rasta podaje do luźnego Joe. A ten od razu oddaje mu piłkę. Nie macie najmniejszych szans. Jeszcze zobaczymy, stary. Lankej żałuje chyba, że gra dziś na pozycji El Matadora. Skarra daje przykład agresywnej gry, z której słynie zespół Niepokonanych. Nie możemy się nawet zbliżyć do ich bramki. Skarra zdecydował się na indywidualną akcję. O, i sam jeden pędzi w kierunku bramki. Takim strzałem mnie nie pokonasz, Skarra. Zobaczymy. Co? Zasnęliśmy! Ja nie spałem! Musimy się pośpieszyć. Jeszcze możemy zdążyć na mecz. Wczoraj staraliśmy się pokonać te lasery używając siły. Dziś spróbujemy je pokonać sposobem. Sposobem? Tak! Kopnij zewnętrzną częścią stopy. Jeśli uderzysz odpowiednio mocno, piłka nabierze rotacji i skręci w lewo, a potem w prawo. I ominie lasery? Świetny pomysł! Dobrze to obmyśliliśmy! Skarra jest dzisiaj w formie, okiwał Norta i szykuje się do strzału! A nie mówiłem? Pierwsza połowa należała do zespołu Niepokonanych. Bez kluczowych napastników Supa Strikas mają małe szanse na strzelenie gola. Kopnij piłkę tak, by nabrała rotacji. Dobrze, trenerze. Właśnie tak! Twoja technika się sprawdza. Wystarczy kopnąć minimalnie mocniej, by piłka trafiła w przycisk. Jedna piłka dla ciebie i jedna dla mnie, na wypadek, gdybyś spudłował. Tego się nie spodziewałem. Skończyły nam się piłki. Mamy już tylko jedną szansę, by trafić w przycisk. Początek drugiej połowy. Klaus i Lankey robią, co mogą. Możesz o tym zapomnieć. Nawet gdy przejdziesz mnie. Szczęście sprzyja dzisiaj niepokonanym. Kolejna bramka może już zupełnie pogrążyć Supa Strikas. Nord wybija w ostatniej chwili, ale Supa Strikas i tak muszą strzelić przynajmniej jedną bramkę, by nie przegrać tego meczu. Och. Będą walczyć do końca! Powodzenia, Lankey! Oj, to musiało boleć! Rzut wolny dla Supa Strikas z doskonałej pozycji. To będzie świetna okazja do zdobycia bramki. A, brakuje im dziś specjalistów od rzutów wolnych. Kapitan zespołu będzie strzelał. Musi godnie zastąpić Shakera i El Matadora. Ale czy ma szansę, by pokonać słynny podwójny mur? Kurczę, musi być jakiś sposób, by ich ominąć. Co się dzieje? To Shaker i El Matador! Shaker! Zawsze miałeś problem z punktualnością, ale to już przesada. Hehe, stary, witam w domu! Znamy już sposób na podwójny mur. Ja to zrobię. Dobra, strzelaj. Twoja kolej. Nie, to już nie jest trening, Shaker. Ostatnio ja strzelałem w meczu z Hydrą. A poza tym, wydaje mi się, że masz minimalnie większe szanse, żeby zdobyć bramkę. Podwójny mur? Musi się udać. Nie! Supa Strikas wyrównują w ostatniej minucie meczu! O, niesamowite, Shaker! Jak ty to zrobiłeś? A! Cieszę się, że wróciłeś, Shaker. Stary, nie przeżyliście tam załamania nerwowego? Albo ataku klaustrofobii? Wiesz, kiedy wariujesz w zamknięciu. Nie, choć było naprawdę bardzo blisko. O, ciekawe, co powie trener, gdy się dowie, że zniszczyłeś wszystkie nasze piłki. Shaker, w jaki sposób udało ci się ominąć podwójny mur niepokonanych? Gdy byłem uwięziony w centrum treningowym, miałem okazję ćwiczyć dużo trudniejsze strzały. To wszystko twoja wina! Następnym razem ty wykonasz moje polecenia! Shaker, hologram Dingana przyszedł chyba za nami aż tutaj. Czy to w ogóle możliwe? Widzisz? To jest klaustroświr. Nie wiem, czemu ciągle tu przychodzę. Co się tu dzieje? To ty nic nie wiesz? Likwidujemy boisko. Co takiego? Nie, ale... Jak to? Właściwie dlaczego? Klub Niepokonanych kupił od miasta ten teren. Vincent i Skarra chcą go teraz przebudować. Tak? Zbudują tam ultranowoczesny kompleks sportowy dla dzieci? Nie! Powstanie tam centrum rekreacyjne dla bogaczy. Ciekawe, ile będą chcieli za manikir. El Matador! Dobra. Racja, to podłe. Czy mogę już jechać na wakacje? Życzę ci, żebyś wrzucił na luz podczas występu w telewizji dziś wieczorem. Tak? I oby nikt nie pytał cię o miejskie tereny sportowe, które Vincent lada chwila zniszczy. Dobra, miłych wakacji. Racja. Zasłużyliście na porządny odpoczynek. Widzimy się za tydzień na meczu z gwiazdami ligi. Nabierzcie sił, panowie. W przyszłym tygodniu Supa Strikas zmierzą się z ekipą gwiazd stworzoną z najlepszych graczy Superligi. Jasne, o tym meczu będę rozmawiał z gościem specjalnym. Panie i panowie, powitajmy go gorąco. Oto Shaker! Cześć! Dobry wieczór! Dzięki, Rob. Witaj, Shaker. Mecz z Gwiazdami Ligi już blisko. 11 najlepszych graczy sezonu zagra z... Gwiazdami Ligi? Zabawne, ale dość żartów. Niektórzy twierdzą, że nie macie szans. Tegoroczna drużyna Gwiazd Ligi z pewnością rozegra znakomity mecz. Ale wynik jest mało istotny. Ważne, żeby mecz podobał się kibicom. Ciekawe, co na ten temat ma do powiedzenia nasz drugi gość. Drugi gość? Piłkarz ten nie tylko wystąpi w ekipie Gwiazd Ligi w przyszłym tygodniu. Jest też liderem największego rywala Supa Strikas. Panie i panowie, kapitan Gwiazd Ligi, Skarra! Ty? Pewnie, że ja. Ty? On? Panowie, miałem nadzieję, że porozmawiamy o nadchodzącym meczu. Rzuć na luz. O czym tu rozmawiać? Ekipa Gwiazd Ligi rozgromi zespół Supa Strikas. Jak powstrzymać Skarrę i Vincenta? Gwiazdy Ligi nigdy nie przegrały meczu. Chyba wiem, jak mogę ich powstrzymać. W historii Supa Strikas nie mają najmniejszych szans. Jesteś bardzo pewny siebie, Skarra. Pewnie, że tak. Jak bardzo? Na 1500%. Dobrze. Może założymy się o boisko miejskie, które kupiliście. No... Skarra, jesteś pewny zwycięstwa? Nie rób głupstw, Skarra. Chyba żartujesz. To jak, pękasz? Nie. Świetnie. Zakład przyjęty. Dobrze. Mecz skończy się o 16:00. Zaraz potem zniszczymy to boisko jednym wielkim... BOOM! Jejku! Wygląda na to, że mecz towarzyski zamienił się, no cóż, w mecz o wielką stawkę. Po co te nerwy? To żaden problem. Zawsze możemy się wycofać z zakładu. Właśnie, że nie możemy! Przyjąłeś zakład na oczach tysięcy widzów. Jeśli przegramy, staniemy się pośmiewiskiem. Vincent, oni musieliby pokonać Gwiazdy Ligi. A to jest po prostu niemożliwe. To oni będą pośmiewiskiem. Ja to wiem, ty to wiesz i Shaker też to wie. Lepiej się upewnij, że graczom Gwiazd Ligi zależy na zwycięstwie. Ma im bardzo zależeć. Shaker, większość twoich kolegów jest teraz na wakacjach. Czy podjęcie tego wyzwania to był rozważny krok? Bez komentarza. Jak będą wyglądały treningi Supa Strikas w nadchodzącym tygodniu? My... wygramy! Chłopaki, jesteście gotowi? Strzelaj! Tak! Nie przejmuj się, stary. Dziwnie się trenuje w pojedynkę, co, Shaker? Przyznasz chyba, że lepiej, gdyby była tu cała drużyna. Tak, nie da się ukryć, Spenza. Wiesz, znam skuteczniejszy trening. Wstukiwanie numeru. Jestem na wakacjach, nie zostawię wiadomości i tak nie oddzwonię. Na razie. Cześć chłopaki i dziewczyny. Właśnie jestem na super wakacjach w Indonezji. Surfuję non-stop od rana do wieczora. Cześć, tu luźny Joe. Cześć, Joe. Wracaj szybko, musimy potrenować. Myślałeś, że będę odbierał telefon na wakacjach? Zostaw wiadomość. Jak ci idzie? Niestety. Tym razem musisz sobie radzić sam. Na początku chcę podziękować Ninży i drużynie Kosmos za udostępnienie nam do treningów ich boiska. Dzięki, chłopaki. Nie ma sprawy. Oto tegoroczne stroje drużyny Gwiazd Ligi. Przy okazji chciałbym powiedzieć, że nominacja na kapitana to dla mnie wielki zaszczyt. Jesteśmy żywymi legendami. Przez ostatnie miesiące graliśmy przeciwko sobie, ale teraz zjednoczymy się w walce ze wspólnym wrogiem Supa Strikas. Przecież to mecz towarzyski. Oczywiście, jeśli potrzebujecie dodatkowej zachęty, by dać z siebie wszystko... To myślę, że sportowe samochody załatwią sprawę. Z najlepszymi pozdrowieniami od Niepokonanych. Hola, hola! Będą wasze po zwycięstwie. Supa Strikas z górą! Gwiazdy Ligi nie mają szans! Naprzód Shaker! Naprzód Shaker! Naprzód Shaker! Naprzód Shaker! To na nic! Sam nie dam rady! Przyjacielu! Kapitan! Chłopaki! Weź się w garść! Czas potrenować! No, masz to, o co prosiłem? Tak, czerwony telefon, szefie. Zainstalujcie go w loży na Strikaland. Dzięki niemu połączę się z ekipą wyburzającą. Tak, szefie. Jaki plan? Mecz kończy się o 16:00. Gwiazdy Ligi wygrają. Tuż po zakończeniu meczu połączę się z wami i wydam polecenie, które będzie brzmiało: rozpocząć wyburzanie, zrozumiałeś? Wy uruchomicie maszyny i natychmiast zabierzecie się do wyburzania. Kilka minut po zakończeniu meczu miejskie boisko zamieni się w wielką kupę gruzu. O, Gwiazdy Ligi mają naprawdę niezły skład. Tak, najlepsi gracze sezonu w jednym zespole. Oni mają zawodników, ale to my mamy drużynę. W trakcie sezonu pokonaliśmy ekipy, w których te gwiazdy grają na co dzień. Tak! Pamiętacie, jak wygraliśmy z De Los Santosem w Meksyku? A jak uczyliśmy się brazylijskiego stylu gry, by pokonać Don Aldo? A jak trenowaliśmy w kosmosie, by wygrać z Medą? I jak pokonaliśmy Hydrę na pływającym stadionie? Uber. I Skarra. Od nich też byliśmy lepsi. Jeśli ktoś wygra z Gwiazdami Ligi, to tylko my. Tak. Tak. To niby tylko mecz towarzyski, a tyle osób nam kibicuje. Ach, świetnie. Dzisiejszy mecz, choć nikomu nie przyniesie punktów w lidze, wzbudza olbrzymie emocje wśród kibiców, a to wszystko za sprawą Shakera. Dokładnie o 16:00, o ile Gwiazdy Ligi wygrają, trener Vincent da sygnał do rozpoczęcia wyburzania. Ze Strikaland została poprowadzona specjalna linia telefoniczna, dzięki której Vincent będzie mógł koordynować prace rozbiórkowe. Jak widać, nie tracą czasu. Witamy ze Strikaland! Stawka tego meczu jest bardzo wysoka. To będzie coś więcej niż tylko mecz kończący sezon Superligi. Shaker rzucił wyzwanie wszystkim gwiazdom ligi, bo tylko tak może uratować boisko dla dzieci. Jego losy wkrótce się rozstrzygną. Dokładnie od 16:00, jeśli mecz nie zakończy się zwycięstwem Strikas, będziemy je mogli oglądać już tylko na zdjęciach. By śledzić rozwój wypadków na miejskie boisko, wysłaliśmy jedną z naszych ekip. Poza transmisją meczu będziemy też na żywo pokazywać, co dzieje się w loży trenera Vincenta. Miejmy nadzieję, że Supa Strikas są przygotowani na starcie z Tytanami. Chyba jeszcze nigdy mecz towarzyski nie wzbudził tak ogromnych emocji wśród kibiców. No dalej! Tak! Właśnie tak. 11 sportowych samochodów, po jednym dla każdego z was. Zawodnicy Supa Strikas dają się oszukać świetnym zwodem Don Aldo. O, Meda udowadnia, że jest mistrzem gry w powietrzu. Ekipa Gwiazd Ligi kontroluje grę. Gol! Piękne uderzenie Don Aldo. O! Supa Strikas podają swoim przeciwnikom zwycięstwo na tacy. Dureń ze mnie! Nie mamy szans pokonać Gwiazd Ligi! Shaker, nie zniechęcaj się tak łatwo, przyjacielu. Właśnie, bracie. Wiesz, że zawsze możesz na nas liczyć. He, tak. Obiecuję ci, że jeszcze pokażemy tym zarozumiałym gogusiom, kto tu naprawdę rządzi. Haha. Kochamy cię. Co? Wszyscy jesteśmy z Shakerem, nie? Jesteśmy jak bracia i musimy pokazać, że nie mamy sobie równych na całym świecie. Bez tego boiska, na którym trenują dzisiaj przyszli Shakerowie i Matadorowie, to nam się nigdy nie uda. W mijającym sezonie wszyscy graliśmy znakomicie. Niech teraz dzięki naszemu talentowi ten miejski stadion nie zostanie zniszczony ku uciesze podłych bogaczy. Dzięki, bracie. Proszę. Mam już dobrą manikiurzystkę. Wszystko jest możliwe, Shaker. Drużyna stoi za tobą murem. 1, 2, 3... Supa Strikas! Konstelacja gwiazd Superligi gra tak, że ekipa Supa Strikas jest coraz bardziej bezradna. Trzeba przyznać, że zawodnicy Strikas też są w świetnej formie. Gol! No proszę, tego nikt się nie spodziewał. Co za akcja! Tak, tak! Rewelacyjna bramka! Nie! Supa Strikas muszą wytężyć wszystkie siły. Zostały już tylko 2 minuty gry, a remis nic im nie daje. Jeszcze tylko 2 minuty, Supa Strikas. I będziecie musieli się pożegnać z waszym ukochanym boiskiem. Hej! Tak się nie gra, Skara! Doliczony czas? Wciąż mamy szansę. Mecz skończy się o 16:00. Zaraz potem zniszczymy to boisko jednym wielkim BOOM! Nie! Jeszcze nie! Musi poczekać do końca meczu. Co? A? O! On nie zamierza czekać do końca gry. Jeszcze tylko minuta, Supa Strikas, a potem tik-tak, bum! Teraz albo nigdy. Najwyższy czas, by dokonać niemożliwego. Możecie rozpocząć wyburzanie. Gol! Yes! Shaker wygrywa zakład! I ratuje miejskie boisko przed zniszczeniem. Mak! O! Vincent zadzwonił dokładnie o 16:00. Nie! Łączymy się z ekipą, która nadaje z miejskiego boiska. Nie mogę na to patrzeć. Drużyna Supa Strikas wygrała mecz, pokonując zespół Gwiazd Ligi. Miejskie boisko dla dzieci zostało uratowane. Jak to? Jak to? Jak to? To cud! Nie wierzę własnym oczom. Tak, muszę powoli kończyć. Spędza. Nie, muszę kończyć. Jakiś pan chce pilnie skorzystać z telefonu. Halo? Halo? Za późno, kolego. Wygraliśmy. To niemożliwe. To niemożliwe. Zademonstrować ci prace wyburzeniowe? Raz, dwa, trzy, Supa Strikas!